Czy opowiadałem wam kiedyś o mojej ulubionej płycie Black Sabbath? Wydaje mi się, że nie, ale dzisiaj opowiem, dlatego że mój ulubiony album Black Sabbath jest jedną z czterech płyt, która znajduje się w tym zajebistym boksie. Anno Domini 1989-1995. Mamy więc tutaj winylowy boks, który skupia się wokół tego mniej popularnego okresu w historii twórczości zespołu Black Sabbath, okresu, w którym w zespole śpiewał Tony Martin. I tak, pewnie część powie, że Black Sabbath bez Ozziego Osborna to nie jest Black Sabbath. Trochę się z tym zgadzam, trochę się z tym nie zgadzam. Pojawiały się już w komentarzach teorie i opinie, że to jest tak jak z Katem. Ale nie, to tak nie działa. Jest Black Sabbath bez Ozziego Osborna, co doskonale pokazał Ronnie James Dio, ale również Tony Martin, a nie ma Kata bez Romana. Co w sumie wszyscy wiemy, wiedzieliśmy i jest to taki jeden z pewników na metalowej scenie. Boks wydała firma BMG, tutaj wielkie podziękowania dla Filipa Sarniaka, który ogarnia dla BMG PR i ogarnia też PR dla tego wydawnictwa i gdyby nie on, to nie miałbym czego wam pokazać. A jest co oglądać już od pierwszych chwil, boks prezentuje się z przodu tak, bardzo fajna grafika, bardzo to jest schludne i takie, że tak powiem, eleganckie, ale również skromne. Z tyłu box prezentuje się następująco. Mamy tutaj rozpiskę płyt winylowych, które się tutaj znajdują. Całkiem gruby, też całkiem ciężki. I zaglądamy do środka. To nie jest, że w środku były jakieś śmieci. To była folia, która otulała, która zabezpieczała box. Natomiast ja sobie zawsze takie rzeczy odrywam. Mamy tutaj taką naklejkę, która potem ląduje gdzieś na którejś z płyt, wyląduje w sensie okładek, albo po prostu będzie gdzieś tu w środku w boksie. Moim zdaniem warto takie rzeczy zachowywać, jeśli kiedyś będziecie chcieli takie coś sprzedać. Po rozfoliowaniu boksa wypadł insert. On był z tyłu przyczepiony, więc tutaj też jest rozpiska płyt, które znajdują się w środku. I zaczynamy od dużego, grubego, bo tak to się prezentuje, bogato ilustrowanego albumu związanego z tymi wydawnictwami Black Sabbath. Tutaj na przebitkach będziecie widzieć, co się w nim znajduje, ale ja też podpowiem, gdybyście nie zauważyli. Mamy tutaj sporo wywiadów z muzykami, sporo rozmów. Rozmów związanych z płytami właśnie, które znajdują się w tym wydawnictwie z tej ery Tonego Martina. Trochę zdjęć fajnej jakości tutaj, trochę fajnej treści. Ja jeszcze całości, przyznaję się, nie przeczytałem, ale zabiorę się za to dosłownie w przeciągu najbliższych kilku dni. No i jak widzicie, będzie tutaj album mój ulubiony, czyli Headless Cross. No to już jakby zdradziło się, jaki jest mój ulubiony album Black Sabbath, więc to już teraz nie będzie żadnej tajemnicy. Ale również mamy informacje dotyczące innych albumów właśnie z ery Tonego Martina, kiedy to on zajmował się wokalami w Black Sabbath. Powiem wam, że tego typu rzeczy to jest właśnie to, za co ja lubię boksy winylowe, ale też za co lubię winyle. Oczywiście trudno oczekiwać, żeby w klasycznej edycji winyla, a nawet limitowanej edycji winyla, takiej zwykłej, niełączonej w boksa, takie rzeczy się pojawiały, bo to jest po prostu za duże i za grube. Natomiast format płyty winylowej sprawia, że ten boks jest duży, więc też automatycznie, przynajmniej w teorii, tego typu albumy, tego typu książeczki, w sumie takie wydawnictwa, powinny być właśnie w dużym formacie, a fantastycznie się to czyta. Może nie jest to specjalnie poręczne, natomiast jest to zupełnie coś innego niż czytanie małej wkładki czy małego albumiku w wersji CD, więc to jest jedna z tych rzeczy, na które ja zawsze zwracam uwagę i to jest dla mnie coś, co sprawia, że ten boks jest w pewien sposób wyjątkowy. No i tutaj jeszcze nie powiedziałem, ale oprócz informacji i wywiadów i rozmów mamy też teksty do wszystkich numerów na płytach, które się tutaj znajdują, fajnie przedstawione, także możecie się tutaj zaczytywać. Pod dużym albumem nieco mniejszy album, przynajmniej jeśli chodzi o format, ale też i grubość, i z miękką okładką, a związane z Headless Cross, a dokładnie z Headless Cross Tour, czyli trasą koncertową promującą album Headless Cross. Bardzo dużo zdjęć. Przede wszystkim jest tutaj bardzo dużo zdjęć muzyków, którzy uczestniczyli w tej trasie, którzy tworzyli ten album. Natomiast no tutaj trochę jakościowo niektóre zdjęcia mogłyby być lepsze, no ale jak rozumiem, to są odzyskane gdzieś z jakichś archiwów, więc nie przyczepiam się do tego, bo to też nie jest wcale tak łatwo czasami odzyskać jakościowo zdjęcie. Natomiast Cozy Powell, perkusista na ścigaczu na przykład, tutaj jest. Teraz coś, do czego muszę wstać. A muszę wstać, bo plakat jest bardzo dużych rozmiarów. Plakat z mojej ulubionej płyty Black Sabbath Headless Cross. To jest coś, co bym chciał sobie powiesić na ścianie. Jak bierzemy 300 lajków pod tym materiałem, to będę namawiał żonę, że to jest coś, co musimy mieć na ścianie w tym pokoju.
O ile oczywiście nie stracę majątku na Anteramę. No i to jest koniec, jeśli chodzi o dodatki. Przechodzimy do płyt. A płyt winylowych mamy tutaj 4. A jeszcze dodam, że ten box jest również dostępny w wersji CD. Z tego, co czytałem, bo wersji CD nie widziałem, ale z tego, co czytałem, wersja CD jest minimalnie bogatsza, jeśli chodzi o zawartość, bo tam jeszcze są jakieś dodatkowe, bonusowe utwory na płytach. Nie pamiętam, że jaka była kolejność, bo sobie grzebałem, ale mamy album Forbidden. To jest album, z którego nagłośnienia i miksu i masteringu nie byli zadowoleni muzycy, którzy go nagrywali. W związku z tym sam Tony Iommi zabrał się za zremiksowanie tego wydawnictwa. Słuchajcie, jeżeli sami muzycy twierdzą, że brzmiało źle, to znaczy, że brzmiało źle. Teraz brzmi ok, spoko się tego słucha, nie jest to jakiś specjalnie mój ulubiony album. A w ogóle, bo ja nie powiedziałem na samym początku, na temat Black Sabbath. Ja Black Sabbath oczywiście znam. Trudno by było powiedzieć, że był jakimś diehard fanem tego zespołu, a to głównie dlatego, że nie jestem diehard fanem wokalu Ozziego. Ja go zawsze lubiłem jako muzyka, jako takiego performera, jako ikonę muzyki hard rockowej i metalowej, no bo on bez wątpienia nią jest i gdyby nie on, ta muzyka, ten świat metalu i hard rocka by wyglądał zupełnie inaczej. Natomiast mnie po jakimś czasie jego wokal trochę po prostu irytował. To jakby daje znać, już chyba wspominałem o tym kiedyś. O, i tutaj też opowiem jakby za chwilę, jak dojdziemy do Headless Cross, skąd się w ogóle wzięło moje uwielbienie do tej płyty, ale lecimy dalej. Cross Purposes. Proszę bardzo. A czekajcie, bo nie pokazałem Forbidden z tyłu. To pokażę, bo jest tutaj fajna grafika. Tear. I tak, zostałem poinstruowany w komentarzach pod shortem o tym boksie, że nie czyta się tyr i nie mówi tyr, tylko tear. Ja jakby nie wiedziałem, bo zasugerowałem się tym, jak w God of War na PlayStation nowym tłumaczono właśnie i mówiono tyr. No i przechodzimy do perełki. Black Sabbath, Headless Cross. Ale ja też powiem wam, że ja już mam tę płytę na winylu. Niektórzy mi wierzą, niektórzy mi nie wierzą, więc żeby nie było, że kłamie, tak się prezentuje moja wersja, tak się prezentuje wersja z boxa. Nie wyciągałem każdej płyt po kolei, bo wszystkie są czarne i będziecie je widzieć na przebitkach, natomiast no, nikt się tutaj nie pokusił o wersje kolorowe. Czy to dobrze, czy źle, no musicie ocenić sami. Klasyka w klasycznym wydaniu, więc dla mnie spoko. Ja lubię oczywiście kolory i można było zrobić to kolorowe, jakieś splattery, marble i tak dalej. Tak jak w przypadku innych boksów, no ale tutaj się na to nie zdecydowano, więc jakby szanuję, spoko. Ale przechodzimy do Headless Cross. Headless Cross płyty, która jest dla mnie wyjątkowa z kilku powodów. To jest płyta, którą ja usłyszałem już wiedząc, czym jest Black Sabbath i wiedząc, jak śpiewa Ozzy Osbourne. I wiedząc, że to nie jest ten wokal, który ja mogę wytrzymać dłużej niż, nie wiem, kilkadziesiąt minut. Oczywiście przesadzam, natomiast on mnie trochę irytuje momentami. Jakby totalnie rozumiem, że Black Sabbath to jest Ozzy Osbourne w dużej mierze i płyty, które nagrał, są kultowe dla metalowej i hardrockowej sceny. Ja część z nich lubię jak najbardziej, natomiast kiedy usłyszałem pierwszy raz Headless Cross gdzieś pod koniec lat 90, chyba w 99 roku, ktoś mi powiedział, słuchaj, zobacz ten album Black Sabbath, może ci się spodoba. Ja sobie go przesłuchałem raz, mówię, kurde, super granie, takie trochę heavy metalowe, power metalowe, ale przecież to w ogóle nie brzmi jak Black Sabbath i nie chodziło tylko i wyłącznie o wokalistę, ale również o muzykę. I ja to doskonale rozumiem, że mając tak charakterystycznego wokalistę, jakim jest Ozzy Osbourne, też on stanowi jakby w pewnym sensie instrument dodatkowy w twórczości zespołu, w związku z czym, jeżeli pojawia się inny wokalista, tak jak na przykład Ronnie James Dio fantastyczny, czy też fantastyczny Tony Martin na tej płycie, dokładnie na tej, to trzeba trochę inaczej grać. I Black Sabbath na tej płycie gra trochę inaczej. I gra fantastycznie, moim zdaniem. Płyta bez słabego numeru, płyta bez słabego kawałka. Bardzo lubię do tego wracać. I tym bardziej cieszę się, że wreszcie BMG wzięło się za reedycję tych płyt, bo to jest też dość istotne, reedycję zremasterowaną. Bo ja wspomniałem, że album Forbidden jest zremiksowany, ale poza tym pozostałe trzy albumy, które wam tutaj pokazałem, są zremasterowane, czyli brzmią nieco lepiej. Czy jakoś bardzo zauważalnie lepiej? No słuchajcie, to by trzeba było posłuchać jednego po drugim, ja tego tak bardzo nie porównywałem. Moim zdaniem Headless Cross brzmiał spoko, aczkolwiek nie rewelacyjnie, natomiast teraz wydaje się brzmieć jeszcze bardziej spoko, więc dla mnie w zupełności wystarcza. Czy jest to powód, żeby kupować te wersje? Pewnie dla części osób tak, bo one fajnie chodzą z winyla i możecie też sobie sprawdzić, jak one chodzą nie z winyla, bo one poza CD i poza winylem zostały również wydane w streamingu. To jest też ciekawa rzecz. Bo na przykład Headless Cross nie było w streamingu i teraz dzięki temu, że te płyty zostały zremasterowane i ponownie wydane właśnie w tych boksach CD i winylowym, no to można ich posłuchać na streamingu. To jest ogromny plus, jeśli chodzi o to wydawnictwo. Natomiast z tego, co widziałem, nie można kupić tych winyli oddzielnie, przynajmniej na razie. Trochę szkoda,
Dlatego, że jest jeden minus tego boksa. Minus tego winylowego boksa jest taki, że on kosztuje 1090 zł. I to jest bardzo dużo. Czy bardzo dużo, patrząc pod kątem boksów? No słuchajcie, boksy potrafią kosztować 600, 800 zł, 1000, 1400. Jakby to jest naturalne i to nikt się nie powinien temu dziwić. Natomiast trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, dla kogo są takie boksy. No te boksy są nie dla wszystkich. Są dla diehard fanów danego zespołu, którzy koniecznie chcą mieć takie wydawnictwo. Dla nich jest to coś wyjątkowego. W związku z tym są w stanie wyjątkowo zapłacić. Też trzeba pamiętać, że 1100 zł to nie jest 1100 zł na zachodzie dla bogatszego słuchacza. A trudno by było oczekiwać, żeby wydawca taki duży jak BMG, czy jakikolwiek duży wydawca, patrzył głównie na rynek polski, że jakby tutaj te pieniądze mają większą wartość niż te pieniądze same w euro na zagranicznych rynkach. Więc to trzeba też pamiętać. Natomiast z tego, co słyszałem, ten boks bardzo dobrze się sprzedaje i z tego, co też widziałem w linkach, które były w informacji prasowej, już w niektórych źródłach go nie ma. Więc jeśli chcielibyście go kupić, to radziłbym raczej się streszczać i kupić go szybciej niż później, bo za chwilę go nie będzie. A jak go nie będzie, to raczej nie sądzę, żeby była jakaś reedycja tego boksa, chyba że gdzieś jeszcze w magazynach jakieś leżą i zostaną do sklepów dosłane. Natomiast jeśli ten boks zniknie, no to on będzie kosztował odpowiednio więcej w później w rynku wtórnym. I jakby to miejcie tego świadomość. Czy warto wydać te 1100 zł na ten boks? Słuchajcie, no zawartości jest tyle, ile widzieliście. Moim zdaniem sporo. No tak jak zawsze mówię, kwestia ceny jest taka, cena jest dobra, jeśli uważacie, że to jest coś tyle, ile chcecie za coś zapłacić. Tak by to jest totalnie logiczne, tak jak na rynku mieszkań. No, rynek mieszkań na przykład w Warszawie ma kosmiczne ceny, jeżeli ktoś chce za to zapłacić, to znaczy, że to jest tyle warte. Jeśli ktoś nie kupuje tych mieszkań, to znaczy, że te ceny nie są adekwatne do możliwości i do tego, jakie być powinny. Natomiast bardzo fajny boks, bardzo fajna muzyka, szczególnie Headless Cross. Ja przyznaję się bez bicia, te trzy pozostałe płyty znam zdecydowanie mniej niż Headless Cross i na pewno, mając tutaj ten boks winylowy, sobie ich częściej słucham i częściej do nich wracam, bo je znałem, natomiast to nie są płyty, które jakby znam bardzo dobrze, tak jak Headless Cross. I nie sądzę, żebym poznał aż tak bardzo dobrze, bo Headless Cross jest tylko jeden, ale na pewno chętnie sobie poprzypominam i częściej posłucham. Fajne wydania, bez jakichś, jeśli chodzi o same płyty winylowe, jakichś nie wiadomo jakich fajerwerków, udziwnień. I to jest spoko, bo to są klasyki, więc też zostały klasycznie potraktowane. Headless Cross, mistrz, moim zdaniem, dla mnie, o tak będzie lepiej, nie tylko ulubiona, ale moim zdaniem i dla mnie najlepsza płyta Black Sabbath, którą po prostu uwielbiam, nie ma słabego numeru, mogę do niej wracać w kółko, to jest jeden z tych albumów, który słucham w kółko, no i też dlatego mam swoją wersję winylową. Słuchajcie, ode mnie to tyle, widzimy się niedługo, trzymajcie się, na razie.